Cześć, tutaj Leszek. Tak, jestem przed lustrem i jest już po 21. Trochę długo zeszło mi dzisiaj na zastanawianiu się, czy na zawody mam wyjechać o 4 rano, czy może jednak przespać się w hotelu. Na duatlon mam ponad 400 km, bo jadę nad samo morze, do Rumi. Pora na jazdę jest idealna. Autostrada, tempomat, 3,5 godziny i już jestem w hotelowej windzie. Przed snem pozostaje mi jedynie przygotować wszystkie ciuchy, w których będę jutro występować. Noc i sen był trochę krótki, za krótki, strasznie ciężko mi się wstawało. Szybki prysznic, wbijam się w strój startowy będący połączeniem kombinezonu triatlonowego z leginsami i bluzą kolarską. Płakam, nie śmiejcie się. Na zewnątrz jest 9 stopni i wiatr 30 na godzinę. Do tego wszystkiego wypijam 2 kawy, mam czyste zło na talerzu w postaci takich oto pięknych węglowodanów. Nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem tak prezentujący się pierwszy posiłek. Staram się w każdym razie nie jeść za dużo, bo zbyt ciężkie śniadanie długo o sobie przypomina. Dlatego rezygnuję na przykład z jajek i kiełbasek, za to kawy sobie nie odmawiam. Już wymeldowuję się z hotelu i lecę do biura zawodów, gdzie odbieram pakiet startowy. W środku racebook, czyli taka broszura informacyjna o trasach i zasadach. Do tego pakiet naklejek z numerami oraz chip na kostkę. To elementy obowiązkowe każdego zawodnika. Kolejnym krokiem jest wstawienie roweru do strefy zmian, gdzie razem z rzeczami na przebranie będzie on czekać na mnie do momentu zakończenia się pierwszego biegu. To duatlon składający się łącznie z 2 biegów i jazdy na czas. Mam do pokonania najpierw 5 km na nogach galopem, potem zamieniam buty do biegania na te rowerowe, zakładam kask, jadę na czas 20 km i na koniec porzucam rower i znów biegam. Tak to wygląda w wielkim skrócie. Mam nadzieję, że niezbyt skomplikowanie. Tuż przed startem niestety musiałem oddać całą elektronikę do depozytu, dlatego etapu biegowego nie zobaczycie. Zresztą nic ciekawego. W zamian mam kamerę umieszczoną na rowerze, która właśnie rejestruje moment ukończenia pierwszego biegu i żółwią zmianę butów. To też trzeba trenować. W każdym razie biorę rower i dobiegam do miejsca, w którym mogę już wsiąść na maszynę. Pokazałem wam na osobnym filmie cały etap rowerowy, do którego odsyłam. W skrócie było zimno, wiał koszmarny wiatr, a dystans przejechałem w 32 minuty z mocą znormalizowaną 265, czyli 3,34 W na kilogram. Widzę progres dzięki zimowemu programowi treningowemu, jednak nadal nie pokuszę się o poklepanie samego siebie po ramieniu. Oczywiście jestem szczęśliwy z samego faktu, że widzę jakiś rozwój, jednak nadal wiele przede mną. Mnóstwo pokory, okazji do zaciskania zębów i walki samemu ze sobą podczas wykonywania żmudnych treningów. Nie tylko na rowerze, ale także tych biegowych. Mam do nadrobienia 10 lat borykania się z kontuzjami, które wcześniej uniemożliwiały mi uprawianie tej dyscypliny sportu. One sprowadziły mnie do parteru, zarówno jeżeli chodzi o tempo, jak również mentalnie. Przez długie miesiące patrzyłem na innych biegaczy i ich sukcesy, samemu zapisując się na kolejne wizyty do lekarzy czy fizjoterapeutów. Ale jest lepiej, być może wkrótce uda mi się zejść poniżej tych 4 minut 29 sekund na kilometr. W takim tempie biegałem właśnie na tych zawodach i z tego właśnie powodu ulokowałem się w połowie stawki. Byłem 112 na 200 i jednocześnie przedostatni w swojej kategorii podczas tych Mistrzostw Polski w duatlonie. Jest co robić, jest nad czym myśleć. Skupiam się na treningach i chcę dbać o siebie, swoje nogi i głowę. Ta jest pełna kolejnych doświadczeń i przemyśleń, które pojawiają się zawsze, kiedy przekroczę linię mety. Jestem zarówno szczęśliwy, bo udało mi się dotrzeć do celu bez odnawiającej się kontuzji podczas biegania, jak również zły, bo wynik nie jest nadzwyczajny, jednak po chwili przychodzi refleksja. Czy noty to jest to, o co walczę? A może ważniejsza jest zabawa i sama obecność? Adrenalina? Rywalizacja? Jakie ma znaczenie moje miejsce? Oczywiście większość ludzi oceni ciebie po pozycji na liście, jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że łatwo jest szafować opiniami bez kompletnej znajomości czyjejś historii, celu i genezy samego sportu. Po co dana osoba to robi? Najłatwiej jest oceniać innych, prawda?
Opuszczam Rumię, pakuję rower i cieszę się słońcem. Za kilkanaście dni przede mną kolejny duatlon. Tym razem będzie to Ustka. Mam nadzieję, że też będzie lepiej. Mam nadzieję, że uda się przekroczyć kolejne granice i mieć to, co najważniejsze. Satysfakcję i oczyszczony umysł. To jest niesamowite uczucie, które towarzyszy mi zawsze po takim wysiłku. Cześć.